Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Kup dach firmy Robben za 12 tysięcy złotych. Otrzymasz myjkę Kärcher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A, tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przyłączam na benzynowy. I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. F1 to jedyny drive shop w Kaliszu. Dzień dobry, chciałam zamówić zakupy do domu. Oczywiście, co mamy przywieźć? Chipsy, czekoladę, sok jabłkowy, kole. Super, o której i kiedy pasuje pani dostawa? W piątek o 20:00. Będę płaciła kartą u kierowcy. Okej, bardzo proszę, dziękujemy za zamówienie i do zobaczenia. Już teraz zrób zakupy bez wychodzenia z domu. Zadzwoń pod numer 515 230 303. Zamów produkty, a kierowca bezpiecznie dostarczy je pod drzwi twojego mieszkania. Zamówienia są realizowane codziennie w godzinach od 10 do 24. Koszt dostawy to zaledwie 10 zł na terenie Kalisza. F1 to również szybkie zakupy przez całą dobę bez wychodzenia z samochodu. Serdecznie zapraszamy. Kalisz, ulica Polna 110. Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Jest poniedziałek, 4 maja. Zaczynamy nowy tydzień z magazynem miejskim. Agnieszka Giesz, dzień dobry, a oto najważniejsze tematy dnia. Test na koronawirusa bez wysiadania z auta. Mobilny punkt pobrań ruszył dziś w Krotoszynie, za tydzień ruszy w Kaliszu. Kolejnym punktem będzie Kalisz i już myślę, że większe wyzwanie co do demografii. Robimy wszystko, aby tych ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Wielkopolsce. Od dziś otwarte galerie handlowe. Treningi w czasach epidemii. Mamy nadzieję, że ćwiczenia Wam się podobały i znajdziecie coś dla siebie. Pamiętajcie, aby w tym trudnym czasie być odpowiedzialnym, dbać o higienę i o kondycję fizyczną. I już niedługo widzimy się na parkietach Supermini. Cześć! Zrobisz test na koronawirusa bez wysiadania z samochodu. Dziś w Krotoszynie na Placu Targowym uruchomiono mobilny punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19. Można z niego skorzystać tylko do środy, a drugim miejscem, gdzie powstanie taki punkt, będzie Kalisz. Podjeżdżasz samochodem, robią ci wymaz, odkażają auto i po wszystkim. Tak w skrócie wygląda działanie tak zwanego drive-thru, czyli mobilnego punktu testów na koronawirusa. Najpierw jednak trzeba się na badanie telefonicznie zarejestrować w sanepidzie. Tu zostaniemy zapytani przede wszystkim o dwie kwestie. A więc pierwsza sprawa, czy ma jakieś objawy, tak? Jeżeli tak, to jakie? A drugie pytanie to dotyczy, czy ta osoba podejrzewa ewentualny kontakt z osobą dodatnią, z osobą zakażoną, tak? No bo to są te dwa takie wyznaczniki, które pozwalają zakwalifikować daną osobę na ten wymaz tutaj, tak? I od razu podczas tej rozmowy ta osoba dostaje informację, tak, jest pani, pan zakwalifikowana, czy po... Tak, oczywiście, jest... Podaniem określonej godziny i dnia. Tak?
Przyjeżdżamy na podany termin. Najpierw zatrzymujemy się przy kontenerach, gdzie zostaniemy zarejestrowani. Następnie udajemy się pod namiot, w którym zostaje pobrany wymaz z jamy nosowo-gardłowej. Wszystko dzieje się bez wysiadania z samochodu. Kolejnym i ostatnim już punktem jest strefa odkażania. Żołnierze z batalionu chemicznego ze Śremu odkażają dokładnie samochód badanego. Wszystko trwa maksymalnie do 15 minut. Pobrane wymazy trafiają do laboratorium, a wynik możemy sprawdzić sobie sami. Osoba otrzyma taką karteczkę z naklejonym kodem i może sobie online sprawdzić na stronie laboratorium swój wynik. Jeśli okaże się pozytywny, służby wdrażają normalne postępowanie, czyli zakażony objęty jest przymusową izolacją, a jego bliscy kwarantanną. Punkt w Krotoszynie będzie działał do środy 6 maja włącznie. Dziś na badanie zarejestrowanych było 96 osób. Są jeszcze wolne miejsca na środę. Zapisać się na nie można dzwoniąc pod numer telefonu 61 656 80 75 w godzinach od 10 do 16. Punkt Test and Go to wspólny projekt realizowany przez 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, wojewodę i lokalny samorząd. Pierwszy powstał w Krotoszynie, bo tam jest największa liczba zakażonych w stosunku do liczby mieszkańców. Ale to w naszym mieście jest najwięcej chorych, jeśli chodzi o całą Wielkopolskę. Rozpoczęliśmy od Krotoszyna. Przez najbliższe 3 dni będziemy tutaj między innymi prowadzić takie badania wymazowe. Kolejnym punktem będzie Kalisz i już myślę, że większe wyzwanie co do demografii. Dlatego też planujemy, że będzie to na około tydzień, zgodnie z wnioskiem pana wojewody, około tydzień czasu będziemy przynajmniej w Kaliszu i dalej według wskazań mapy drogowej, którą ustalamy z Urzędem Wojewódzkim oraz służbami sanitarno-epidemiologicznymi. Im więcej przeprowadzonych testów, tym więcej wyłapanych przypadków zakażeń. Mocno zaakcentuję to, że mamy w tej chwili 12 karetek wymazowych, czyli tych, które jeżdżą do osób z podejrzeniem koronawirusa i pobierają wymazy. Do tego do dzisiaj zrobiliśmy w Wielkopolsce ponad 30 tysięcy testów. 12 karetek wymazowych, ale pierwszy właśnie tego typu punkt pobrań drive-thru wspólnie z Wojskiem Obrony Terytorialnej. Jak podaje wojewoda, kaliski punkt poboru próbek swoją działalność rozpocznie za tydzień, 11 maja. Gdzie? Tego jeszcze nie wiadomo. Badania w ramach drive-thru są oczywiście bezpłatne. W weekend majowy zmarło 6 Kaliszan chorych na COVID-19. W naszym mieście i powiecie przybyły 4 kolejne osoby zakażone koronawirusem. W skali województwa liczba zakażeń ciągle rośnie, ale najszybciej już nie u nas, a w stolicy Wielkopolski i w powiecie gnieźnieńskim. Poznań i Gniezno to dwa miasta, w których w ostatnich dniach przybyło najwięcej nowych zakażeń. Na południu Wielkopolski sytuacja się stabilizuje i to wciąż u nas jest najwięcej zakażeń w skali województwa, ale nie ma nowych, dużych ognisk choroby. Niestety zmarło kolejnych 6 Kaliszan. Najmłodszy z nich miał 49 lat. Kolejni to osoby w wieku 70, 80 i 90 lat. W całej Wielkopolsce liczba zakażonych przekroczyła 1500 osób. 94 z nich zmarły. Wyzdrowiało 340 zainfekowanych. Od prawie 2 miesięcy, a dokładnie od 13 marca wszystkie galerie handlowe były zamknięte. Od dziś rząd zdecydował się poluzować obostrzenia i centra handlowe znów są otwarte. Sprawdziliśmy, czy Kaliszanie ruszyli do jednej z nich, do Galerii Amber. W godzinach otwarcia, czyli o godzinie 9, było jeszcze spokojnie, ale pierwsze osoby już odwiedzały kaliską galerię handlową Amber przy ulicy Górnośląskiej. Z każdą godziną klientów przybywało, jednak te osoby muszą liczyć się z zasadami panującymi w centrach handlowych. W tej chwili nie funkcjonują jeszcze tak zwane wyspy handlowe. Dziś też część sklepów odzieżowych była zamknięta. W korytarzu nie można usiąść tak jak dawniej, a przed wejściem do każdego sklepu należy zdezynfekować ręce. Wydaje się, że Kalisza z rozwagą i ostrożnością podchodzą do proponowanych, ale znanych im już od jakiegoś czasu zasad. Czy brakowało tego miejsca?
No raczej tak, brakowało. A co pani tutaj na przykład dzisiaj, za czym się rozgląda, co pani kupuje? No trochę takie marka odzieżowa. Aha, to co, brakło tej odzieży trochę? No może nie brakło, ale myślałam, że promocje jakieś są. I co, są promocje? No nie, jeszcze nie można przymierzać, bo nie ma środków dezynfekujących. No na razie to nic jeszcze nie kupiłam. Ale brakowało tej galerii, czy...? No na pewno trochę. Ale co, ubrania jakieś pani kupuje? No zawsze to są jakieś ciuchy takie na czasie, no to przychodzę i kupuję. A co, już przez te 2 miesiące zaczęło brakować rzeczy? No nie, nie brakować, ale tu tak zawsze jest na bieżąco coś nowego. Dzisiaj prawie 2 miesiące mijają po tym, jak galeria była zamknięta. Tak. Pan dzisiaj rozumie pierwszy raz? Tak, pierwszy raz i tylko tak rozejrzeć się, ale długo chyba nie będę. A brakowało tej galerii tak naprawdę? Myślę, że nie. Nie, tylko co, tak rekreacyjnie pan dzisiaj... Rekreacyjnie, mam dzień wolny w pracy. Widzę, pani się wybrała na zakupy jakieś? Nie, do kolportera opłaty się zrobić. Aha, opłaty zrobić, no. Mhm. Wcześniej nie był otwarty? Nie. I co, tak wygodniej pani tutaj przychodzić? Tak. A jakieś zakupy dodatkowe, czy nie? Nie, raczej pieci nie mi robią. Dzisiaj jakieś zakupy tutaj konkretne? Nie, byliście z małym u lekarza i do Smyka idziemy mu kupić jakiś prezent. A, na pocieszenie. Tak, dokładnie. Aha, a państwo często w ogóle korzystają tutaj z usług galerii? Raczej nie, raczej unikamy. W galerii funkcjonują też sklepy, które były otwarte przez cały ten czas. Czy przedsiębiorcy dotkliwie odczuli zamrożenie gospodarki? Takim wyznacznikiem jest liczba klientów, którzy pojawiają się w sklepie. Mamy wbudowany system monitorowania wejść. Spadek wejść około 70% w porównaniu z tym, co było przed pojawieniem się koronawirusa. No to jednak sporo. Bardzo dużo. Oczywiście to się przełożyło na obrót. Dziś rusza drugi etap odmrażania gospodarki, dziś między innymi otwarcie galerii handlowych. Co się zmienia? Na jedną osobę musi przypadać minimum 15 metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Otwarte są lokale gastronomiczne, ale jedzenie można zamawiać tylko na wynos. Nie działają siłownie i kluby fitness. Sprzedawcy mają obowiązek zakrycia ust i nosa. Praca będzie odbywała się w systemie zmianowym. Oczywiście obowiązuje wszystkich 2-metrowy dystans, noszenie maseczek i rękawiczek. W windach mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby. Przebieralnie będą zamknięte, chyba że dezynfekowane. Należy oczywiście zachować rozsądek i ostrożność. Dla magazynu miejskiego Karolina Bazan. Niezawodni. To słowo chyba najlepiej ich opisuje. Ratują życie, zdrowie i mienie. Ich praca to misja i służba. Strażacy. Ich święto przypada właśnie dziś, 4 maja. Choć wszystkim najczęściej kojarzą się z gaszeniem pożarów, to jest to tylko jedno z mnóstwa zadań strażaków, bo można rzec, że nie samymi pożarami strażacy żyją. Często to oni są pierwsi na miejscu wypadku drogowego, ratują poszkodowanych, rozcinają karoserię, by dostać się do ofiary, wspomagają policję i zespoły ratownictwa medycznego, usuwają skutki nawałnic, burz i innych gwałtownych zjawisk pogodowych, jadą na ratunek ofiarom tlenku węgla, biorą udział w poszukiwaniach zaginionych. Teraz strażakom przybyło zadań związanych z epidemią. Pomagają w dezynfekcji, organizacji polowych izb przyjęć. Pomagali w odseparowaniu zakażonych od zdrowych w kaliskim DPS-ie. Ale ich praca to też wezwania nietypowe, jak na przykład dzisiejsze. Do kotki, która okociła się na drzewie, strażacy ściągnęli 3 małe kocięta z wysokiego drzewa. Niedawno strażacy uratowali rączkę 2-letniej dziewczynki. Rączka dziecka została wciągnięta przez sokowirówkę i tylko szybkie i zdecydowane działania strażaków i ratowników uchroniły przed tragedią. Strażak musi być odważny i nie mieć przede wszystkim lęku wysokości. Bywało bowiem i tak, żeby uratować człowieka, trzeba było wspiąć się na wysokość ponad 30 metrów. W lipcu ubiegłego roku kaliscy strażacy ruszyli na pomoc pracownikowi dostrzegalni przeciwpożarowej liczącej 34 metry. Mężczyzna zasłabł na wieży. Innym razem ruszyli na pomoc 2 świniom, które wpadły do szamba znajdującego się pod chlewnią. Ratowali sarnę, która zaklinowała się w barierkach mostu, czy owczarka niemieckiego, którego głowa utknęła w betonowym płocie. Wyliczać można by bardzo długo. Wszystkie te zdarzenia łączy jedno – niezawodność w niesieniu pomocy. Dziękujemy za Waszą służbę i w dniu Waszego święta życzymy, aby powrotów do domu było tyle samo, co wyjść na służbę.
A pomocy strażaków nie potrzebują póki co bociani celebryci z Przygodzic. Raczej potrzebują wsparcia niani. Najsłynniejsza para bocianów przywitała bowiem na świecie swoje potomstwo. W przygodzickim gnieździe od razu wykluły się dwa boćki, a teraz dołączył do nich trzeci. Wysiadywanie jaj trwa od 30 do 35 dni. Pierwsze jajo w gnieździe pojawiło się 29 marca, a kolejne co dwa dni. Dlatego kiedy w piątek rano Przygoda pokazała światu pierwszego małego boćka, nie było zaskoczenia, ale od razu okazało się, że pęknięcia, i to duże, są też na kolejnej skorupce. I tak w odstępie nie kilkudziesięciu godzin, ale zaledwie kilkudziesięciu minut, bociania para z Przygodzic powitała na świecie drugiego potomka, co oczywiście odnotowali internauci, którzy życie rodziny śledzą przez całą dobę dzięki dwóm kamerom umieszczonym przy kominie. Dziś rano w gnieździe zobaczyć można już trzeciego boćka. A w gnieździe są jeszcze dwa jaja, więc Przygoda z dziedzicem oprócz ich wysiadywania muszą już zacząć dbać o te maluchy, które się wykluły. Na szczęście pogoda sprzyja boćkom, których przysmakiem są dżdżownice, a tych po deszczu jest sporo. W ubiegłym roku para też złożyła 5 jaj, wykluły się 4 boćki i wszystkie opuściły gniazdo. Pandemia koronawirusa sparaliżowała świat sportu i zmusiła sportowców do treningów w warunkach domowych. Od kilku tygodni w taki sposób nad formą pracują m.in. siatkarki i szczypiorniści energii MKS Kalisz, a także piłkarze KKS-u. W domowej kwarantannie trenuje również wicemistrzyni olimpijska Marta Walczykiewicz. Marta Walczykiewicz od blisko 2 tygodni przechodzi przymusową, 2-tygodniową kwarantannę. Wcześniej przez ponad miesiąc przebywała z całą kadrą kajakarek na zgrupowaniu w Portugalii. Okres domowej izolacji spędza w swoim mieszkaniu w Kaliszu. Wraz z nią przebywa koleżanka z reprezentacji Polski, Justyna Iskrzycka. Obie zawodniczki nie próżnują i każdy dzień poświęcają aktywnościom, wykonując w warunkach domowych treningi zgodnie z wytycznymi szkoleniowców kadry. W ten sposób pracować będą do środy 6 maja, a 5 dni później wyjadą na zgrupowanie do Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu. Od połowy marca zamknięte są hale sportowe, więc również siatkarki i szczypiorniści energii MKS Kalisz pracują nad formą w swoich domach. Teraz pokażę Wam moje ćwiczenie. To ćwiczenie możecie wykonywać 3 serie po 10 powtórzeń. Ćwiczenia, które może wykonać każdy, zademonstrowały Katarzyna Wawrzyniak i Anna Miros, zachęcając do aktywności wszystkich pozostających w domowej kwarantannie. Pamiętajmy, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna, dlatego mam dla Was ćwiczenie. Za kroki skrzyżne. Możemy do tego wykorzystać obciążenia, na przykład melon. Swój zestaw treningowy zaprezentował także Kamil Adamski i jego partnerka Asia. Pompki, wiosłowanie czy przysiady to ćwiczenia, które poleca rozgrywający energię MKS i którymi podzielił się z kibicami za pośrednictwem oficjalnego kanału PGNiK Superligi. Mamy nadzieję, że ćwiczenia Wam się podobały i znajdziecie coś dla siebie. Pamiętajcie, aby w tym trudnym czasie być odpowiedzialnym, dbać o higienę i o kondycję fizyczną. I już niedługo widzimy się na parkietach Super Mini. Cześć! O ile siatkarki i piłkarze ręczni zakończyli już sezon, o tyle w ciągłej niepewności pozostają piłkarze KKS-u. Decyzja w sprawie ewentualnego dokończenia rozgrywek zapadnie do 11 maja, dlatego podopieczni Ryszarda Wieczorka muszą pozostawać w stałej gotowości. Do ewentualnego powrotu na boiska przygotowują się indywidualnie. I tak bramkarze lidera grupy drugiej, trzeciej ligi szukają różnych sposobów, aby ich zajęcia choćby w części przypominały te, w których zazwyczaj
mogą brać udział na piłkarskim boisku. Jak mogą, radzą też sobie pozostali piłkarze, ćwicząc w przydomowych ogródkach czy w okolicach swoich domów. Na szczęście niebawem Kaliszanie będą mogli wrócić do wspólnych zajęć wskutek wdrożenia przez rząd drugiego etapu odmrażania sportu od poniedziałku, czyli od dziś. Treningi mogą odbywać się na stadionach i boiskach, choć na razie w małych, sześcioosobowych grupach. Ruszać trzeba się zawsze i w każdych warunkach. A na koniec zapraszam na portal faktykaliskie.pl. Urzędowy paczkomat stanie przed magistratem przy ulicy Kościuszki. Za jego pośrednictwem będzie można odebrać albo nadać urzędową korespondencję. Obok stanie też maseczkomat, a więcej na ten temat znajdziecie pod adresem faktykaliskie.pl. Na dziś to wszystko. Magazyn Miejski wraca jutro o stałej porze, czyli chwilę po 17:15. Do zobaczenia. Poniedziałkowy wieczór pochmurny i deszczowy, 12 stopni na termometrach, na barometrach 996 hektopaskali, wiatr słaby. W nocy również deszczowo, 7 stopni Celsjusza. Wtorkowy poranek słoneczny, ale szybko na niebie pojawią się chmury. Przez cały dzień możliwe słabe opady deszczu. Chłodno, 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie na poziomie 997 hektopaskali, wiatr umiarkowany z zachodu.